Dzień dobry. Dark Souls 3, ciąg dalszy. Jak widzicie, jesteśmy w zaczarowanej krainie, gdzie czempion Gandyr został ubity. Ciężki był, oj, ciężki był. I otwieram wielkie drzwierza. Mam założony pierścień, który zadaje mi większe, znaczy, gdzie będę otrzymał więcej obrażeń, ale mam lepsze statystyki HP. Więcej mam staminy, więcej mam HP. Zobaczymy w ogóle, czy to ma sens. Taka zamiana, taka podmiana. Oho. Rycerzyki tu są. Kolejny kolega. A w ogóle ich to trzeba zrobić pod... Moment. Ja bym go zrobił pod parowanie. Zobaczymy, czy się uda. Udał się. Ogólnie wszyscy są jacyś tacy mocniejsi, to jest jakby taki właśnie nie wiem teraz, bo nie jest to wytłumaczone. Oni jakby w tej wersji są... No właśnie. Czy to jest przed, czy po? Czy to nie jest w ogóle... Czy to nie jest związane z linią czasową? Bo mam wrażenie, jakby oni byli tutaj... Tutaj są jakimiś wszyscy mocni, czempionami, pełni sił. A tam są wymęczeni, słabi. Klinga chaosu. Hej, załoga, cześć Łukasz. No ja się boję tego, że ja tu spadnę. Kurwa, mocny jest skurczybyk. Rękawice rycerza, dusza, klinga była kozak, pokaż, jakaś klinga wypadła, klinga chaosu, a to jest ta, ty, bo ona jest pod dexterity w ogóle, a, ona ma a pod dexterity, to dobra jest, no. No i co, kolego? Dobra, idziemy tutaj. A tu są trony. Trochę inaczej to wygląda. Sala tronowa. Fragment krętego miecza. A to ciekawe. Z
Horn. Stróże otchłani. Dobra, stróże otchłani, Ehorn porobieni. Święty król Lotrik. Takiego to jeszcze nie spotkałem. Wygnaniec Ludlet. Ludlet? Kurde, nie kojarzę tego. Ludlet, no to ten co siedzi, ale ja z nim nic. Aldrix to jest, ubity. Ej. O, a to rycerz. Tutaj jest to miejsce. Nie, tutaj popioły pustego. Dobra. Ja ulepszyłem do S tą kosę, wiesz? A kosa jest S do dexterity. I teraz tak, idę jeszcze do góry. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo... A właśnie, jeszcze tu zobaczmy. Czym się różni to miejsce? Tu jest ta wieża. Do tej wieży nie można wskoczyć. Czy można też na to drzewo? Czekaj, zróbmy to samo. Tak jakby trochę inaczej jest to drzewo ustawione. No, ja tutaj jak w tamtej poprzedniej krainie, to ja tutaj wskoczyłem na to drzewo. Momencik. Tutaj byli przeciwnicy jacyś. Wezmę sobie... A, i tutaj drabina była. Tu już jej nie ma. Dobra, wracamy. Tego się nie spodziewaliście, co? Ale ja lubię was zaskakiwać. O, myślę, że to było dużym zaskoczeniem. Pytanie, czy to teraz leży na ziemi? To jest u góry.
Zaskoczyłem was i zaskoczyłem siebie. Właśnie, tu jest drzewo. Nie no, zrobiłem rola niepotrzebnie. Ty, a gdzie te dusze są? Ty, nie ma ich. Cieszę się, że jesteście. Stalowy podkreślenie Estrok jest szefem od 7 miesięcy. Trzymam kciuki za dobrą pogodę w Dębkach na przyszły tydzień. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo mi miło. Dzięki za wsparcie. A i tu już jest otwarta skrzynia, tak jak ja otwierałem ją wcześniej. Ta ściana tu była, bo ona była ukryta. Ta ściana już jest odkryta. Ty, no nie ma tych. Dobra, idziemy jeszcze tu, bo tu jest kowal był. O, stara baba, ej, ona siedzi. Well, fancy that. Co jest? A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Co? To skirt the curse's grasp. Tarry not for long. Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember, fires are known to fade in... Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. O, piersi modlitwy zwiększa wiarę. Nogawice wilczego rycerza. O. Ty, zbroja wilcza tu jest. Jakbym se taką kupił. O kuchwa, ja ją kupuję, widzowie. Ale co trzeba na nią? Nic, no hajsu dużo. 30, 40, 50. Ale ona zajebiście musi wyglądać. Czekaj, klucz do walącej się wieży w kaplicy. O, i tu też ona ma klucz. O. Best not. Młot Kowalski. Pokaż tego młota Kowalskiego. Panie młot. Jest pan Kowalski? A, to jest taki młotek, po prostu se młotek. Może jakiś opis ma? Widzę, że młot, dzierżący kowal, umiejętność, wytrwałość, przyjmuje z niewzruszoną modlitewną pozycję, zwiększającą chwilową równowagę. Okej. Pokaż, on jest kupiony, ten armor? A, klucz jest kupiony, czyli jest żar. Ile trzeba mieć punktów łącznie? 26, 36, 46 tysięcy. Best not tarry long. Czekaj, ja se kurde te wszystkie ogarnę, moment. 46 tysięcy. Ty, to zjadam tych bossów te dusze, co? Użyj wybrane. Dwadzieścia. O, 40. O. No. Chodź, koleżanko. Well, what? Op,
Best not tarry long. Pokaż mi teraz ten armor. O kurde, ale super. On zajebiście z tą kosą, on wygląda jakby on miał z tą kosą się urodzić, pa. To jest jakby set cały. No, tak, właśnie. Ty, bo to jest, a to nie jest armor właśnie tego Artoriasa z dodatku? No jeden do jeden chyba, co? Zresztą, zobaczmy, jaki jest opis. Czy masz jakiś opis tutaj? Zabity rycerz pozostawił po sobie tylko krew wilka i spuściznę swojej służby. Nieumarły legion Farona powstałby mnieś kaganiec jego dziedzictwa. A pancerz tych stróżów otchłani, aha, pozwala zrozumieć, jaki jest ich koniec. I teraz w ogóle ja mam mega ten, mega zwinny jestem. I mógłbym w ogóle ten udźwig teraz wydupić, nie? Wziąć sobie jakiś lepszy... Czekajcie, jakie są poziomy procentowe zwinności, w sensie lekkości? Jakie to jest? Do 70% to jest na heavy roll, tak? A wcześniej to są jakie? Aha, czyli albo 30, albo 70 robię, tak? Czekajcie, czyli jest do 30, do 70 i powyżej 70. No to 50 to mi nic nie daje, bo ja mam 54. Więc to nie ma znaczenia, czy mam 50 czy 64, nie? Jest to dalej w przedziale między 30 a 40. Dobra, no to pierścień Havla wywalam. I weźmiemy sobie coś, co mi coś innego da. Ataki fizyczne. Jakieś leczonko. Dobra. A, że powyżej 100 nie da się rola robić. No, potem jest takie i on nie umie tak. Dobra, jeszcze ten żar bym od niej kupił. Kupię od niej jeszcze ten żar. Żar mi szer żar. Ile te najmniejsze dają, to nie wiem. Teraz zobaczymy. 750. Dobra, jeszcze 1000. Dobra. Well, what? Kupię te dwa żary. Proszek naprawczy nie, to nie, to nie. To jest dobre dla wiara, modlitwa, to jest dla kogo? Dla czarodzieja, tak? Best, no. Dla czarodzieja. Ty, najlepsze jest to, że ja tu zginąłem i tu nie ma moich punktów w ogóle do podniesienia, jak ja wtedy spadłem z góry. No ale byłem na górze, no kurwa, czekaj. Byłem na górze, nie było ich, kurde.
No dobra, tylko wiecie, czego brakuje? Wszystko fajnie, wszystko fajnie. Tak, tak, tak. Tylko brakuje mi... Moment, moment. Dobra, czy ja tutaj jeszcze... O. Oczy strażniczki... Czekaj, 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 znalazłem jej oczy. Co ona mi opowie o tym? Należą ponoć do pierwszej strażniczki ognia i są światłem utraconym przez wszystkie kolejne. Odsłaniają niewidomą strażniczką rzeczy, których nigdy nie powinny ujrzeć. O, to teraz to muszę jej zanieść pewnie, bo ona siedzi tam biedna i ona nic nie widzi. Ty, ale to jest ciekawe bardzo. O, właśnie. Bo myślałem, że nie wyjdę stąd. Mi się wydaje, że to się zbugowało. Czy jeszcze ja mam gdzieś tu iść? Bo tutaj z tego co... No chyba tyle i muszę wrócić. Jakby, dobra, możecie mi powiedzieć, czy ta... Jakby tutaj już jest to wszystko, co mogę zrobić, czyli jest to ciekawostka, jest to jakiś taki ten, czy jeszcze tu kuwa stąd dokładnie jeszcze mogę kombinować i są jakieś gdzieś dalej coś ciekawego, czy to tyle, jeśli chodzi o ten, bo tu chodzi o to, żeby, nie wiem, może se kupić armor, może se odkryć jakieś ukryte rzeczy i właśnie, żeby te oczy może znaleźć. O kurwa! No ale to jest drugie wejście, tak samo można było je odkryć z innego miejsca. Chyba tyle, nie? Dobra. No to co, moi drodzy? Kość wiodąca do domu, do kapliczki zjednoczenia. I teraz tak. Idziemy do baby. O, pogadamy z nią jeszcze. Welcome home, speak. Daj oczy strażniczki ognia. Ashen one. Are these eyes? How gracious of thee, Ashen one. The very things we firekeepers have been missing. No brakowało oczy. Muzyczka. Ashen one, my thanks for the eyes thou'st given. But firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. Zakazane jest posiadanie oczu. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. Huh? A world without fire. Ashen one, is this truly thy wish? Pragnę świata pozbawionego ognia albo odmówić. To jest tak jak wybór w tym, w jedynce. Pragnę świata pozbawionego ognia. Ale muzyczka w tle leci. Musiałbym ją podgłośnić. Dobra. Of course. I serve thee, and will do as thou bidst. This will be our private affair.
No one else may know of this. Stay thy path. Find lords to link the fire, and I will blindly tend to the flame until the day of thy grand betrayal. Aż do dnia twojej wielkiej zdrady. Co? Ashen One, forgive me if this soundeth strange. The eyes show a world without fire. A vast stretch of darkness. But 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Ashen One, if thine heart should bend, kill me and strip these eyes from my person. Oh. I will return as the firekeeper I once was, as it has always been. Ashen One, if killed, I will as it has... Mam ją zabić. Very well, then touch Hagen. Farewell, Ashen One. Ah, well, how gracious. Passing finer, let this, I only hope... Ashen One. Zróbmy muzyczkę głośniej. Dobra. To co teraz? Podróżujemy do... zaraz wam powiem gdzie. Tam gdzie były smoki. Gdzie siedział smok. Stolicy? Czekaj, zaraz zobaczę. To. Siemaneczko, cześć Szymczak.
I no teraz pytanie... Momencik. W którą stronę miałem iść? Zjeżdżamy. Nie, nie, poczekaj, chyba wiem. Musiałem wejść po prostu w taką... w jaskinię jakby, w wyryte w skalę. Tylko tak, tu nie. Tu gdzie gargulec mnie atakował. Moment, moment. Tu mnie gdzieś gargulec atakował. Tu. O. Ty, tarczy nie mam w ogóle na plecach. Teraz zauważyłem. Bez tarczy lepiej wygląda, nie? Jak badass. A, to nie tu, czekaj. Uwa, to nie tutaj. Jednak nie w tą stronę. Jednak nie w tą stronę. O, chyba tam. Chodź. Czekaj, no nie. Kurde. Zaraz. Niech gra jak chce. Ja nie wiem, czy z lochów właśnie bym nie wszedł tam. Tędy nie. Posiadłości chyba, co? Dobrze mówię? Jak się teraz przypomnę, czy nie? Nie, jednak nie. To ja sam sobie wysłałem. Bonkol wysyła 10 zł. Jestem zajebistym streamerem. Bardzo proszę, dawajcie donaty. Kto to? Kto to, co to? Co to się wydarzyło się? Dziękuję za donata. Ej, dobra. Teraz to musi być gdzieś indziej. Cholera, gdzie? Szukam...
Kurde, no to gdzieś stąd się szło, nie? Szukam, słuchajcie, takiego miejsca, gdzie siedzi taki posąg smoka i ja tam znalazłem smoczy kamień. Ja muszę tam wrócić. On jest na zewnątrz, pomiędzy jaskiniami. Mówicie, żeby przez lochy przejść? To idę. A bo czekaj, moment. Dobrze gadacie. Nie, dobrze gadasz. Byłem tam. Tam, gdzie jest ten taki element, gdzie są te baby, które są takie denerwujące, to trzeba było przejść przez ten budynek. To jest taki wielki... To na parterze jest tych lochów. I to było właśnie od razu przy wyjściu, kojarzę. Dobrze mówię? Od razu jak przejdę tylko ten moment z tymi babami. Loszki są w lochach. Ej, właśnie, faktycznie, bo może dlatego loszki, że w lochach, że baby, nie? Pewnie tak. Jakie baby? No, gdzie te... O, tutaj, patrzcie, tu. Teraz idziemy tędy. O, no jessa. Dobra, i teraz tak, widzowie. Jaki jest plan na to? Plan jest taki, że po pierwsze, mam taki kamień, ja już wam o nim mówiłem, ja jeszcze raz go przeczytam. Kamień przesycony mocą wiecznych smoków, wykorzystywany w tajnym rytuale wyznawców smoka. Zdobywasz smoczy korpus, ryczysz niczym smok. Przemiana ta otrzymuje się aż do śmierci. Już od czasów starożytnych smocza wiara stanowi ścieżkę wojowników, którzy rzekomo ujrzeli podczas swych medytacji szczyt arcysmoków. Zdarza się, że słyną nawet słyszą z oddali dźwięk wielkiego dzwonu znajdującego się na górze. I teraz tak. No tam widać, że jest jakiś szczyt. I tutaj ewidentnie widać, że gość, który medytował, się zamienił aż w smoka. I teraz jest pytanie właśnie, czy trzeba użyć tego kamienia, czy tylko medytacji? Zobaczymy. Uwaga. Spróbujemy użyć po prostu medytacji. Uwaga. Dzieje się! Przylecą po mnie smoki, tak jak gargulce. No, było słychać jakiś krzyk. Ooo, ale zajebista kraina, taka jasna w końcu. Dla odmiany. Ona jest Light Souls. I to jest ten szczyt. Dlatego tutaj u góry nie ma mgły, która spowija tereny. Ale to są smoki, czy to są pierwojady? A, urządzenie się nie rusza. No pięknie.
Nie no, to są smoki, bo tarają żarem. Znaczy to są jakieś dziwne stworzonka generalnie. To są jakieś węże chyba. Albo ala smocze gówna. No, on walczy z ostrym cieniem mgły, ten szczyt, to na pewno. Nie pytajcie mnie, kiedy walczę z ostrym cieniem mgły. Nie pytajcie mnie o imię. Czekaj, jak to było? Nie pytajcie, nie pytam cię o imię, czy nie pytajcie mnie o imię? Ej, ale ja nadal nie wiem, kto mu to wymyślił, naprawdę, to kurwa, tam podobno był jakiś gość, który mu to wymyślił, nie? Się przyznał do tego jakiś autor tego tekstu. Nie wiem, czy to ktoś dla Beki mu tak nie skomponował tego. Żar, Miszer, żar. Ale fajny zamek. Ja lubię, jak w grach nie jest nasrane tych bohaterów aż tak dużo. W sensie doceniam to, że tu se mogę, wiesz, teraz jest jakaś walka, ale nie, że tutaj 20 bohaterów, tylko... O kurwa, ten ma duży... Ojojoj, to będzie teraz dobre. O kurwa, zaraz spadnę. O, spadłem, ale na szczęście nie tak, jak se myślałem. Ty, duży jest ten smokur. Kurwa, ty! Ale ma topora. A, spali mnie! Ty, ale bydlak. Bardzo duży ma zamach, w sensie rozmach. W sensie wymach. Muszę zobaczyć, czy ten chłop się spawni, czy nie. On się chyba spawni. Tak, on się spawni.
O, szponiasty. A co to był za fajny pierścień? Trzeci. A wzmacnia ataki błyskawic. Dobra, dobra. A ja nie wiem, czy to dobrze działa, widzowie. To chyba się zbugowało. No, to się zbugowało. Nie, nie ma opcji, że ja sobie, wiesz, 112, ja na bossach tyle nie mam nawet. To coś się tutaj wydarzyło dziwnego. Jednak najlepsze, jakie może być do pulsu sprawdzania, to jest ta opaska tutaj na klatkę piersiową. Ja ją mam. Tylko ona jest problematyczna, bo to przecież ona tak tutaj tu uciska, nie? O. Bicie dzwonu, tak! To była przepowiednia, w sensie tam było, że usłyszeć można bicie dzwonu. O kurwa, to on! To nasz przyjaciel. Muszę zabić w dzwon. Nie! Myślałem, że zabiję! Dawaj tą nogę! Dobra. Tu o coś innego chodzi. Na pewno go tak nie można pokonać. Ciasto! Mać. Muzyka za głośno. Dobra, to jest pomysł. Koczę mu na łeb. Jak mnie wystraszył. Thank you.
za głośno muzyka, bo ja aż ugłuchłem. Głowa słaby punkt. Ale on się zbugował. Ja pierdolę. Dobra, muszę strzelać w niego. No nie! Musi się odbugować. O jest. To muszę zejść na dół i jeszcze raz to zrobić. Ja i tak nie mam już leczenia. A może... Ale gówno. Chyba wczytamy tą grę po prostu. A mogę się tepnąć stąd? Nie, zbugował się, bo zablokował się na kolumnie. Dobra, było go walić. A ok. I to jest ten sam smok, którego na tym zamku wtedy, tak? Podziabałem. On taki ma sam kolor. A, to Biberna. A teraz ktoś powie jakiś, moi drodzy, od Bestariusza gość. Przecież to nie smok, to Biberna. To ty normalny jesteś? Jakiś bestariuszolog. Wypierdalaj. Wypierdalaj. No kurwa, auto namierzanie fireballem. Co to jest, czarodziej czy to jaszczur? Powiedz, że się zbuguje teraz, nie? Dobra, jest. I tak powinny wyglądać niektóre bossy i tak dobrze, że wyglądają, że niektóre są wyzwaniem i nie ma nic ukrytego, a niektóre, bo tak, tego smoka rozumiem, jak ktoś by się uparł, to mógłby go ubić bez skoku na łeb, jakby ktoś nie wiedział tak naprawdę, ale po pierwsze, ja tych podpowiedzi nie potrzebowałem, bo pierwsza rzecz jaka jest, kurwa, to jest niemożliwe, przecież ja tego chłopa uderzyłem, mu zabrałem 12 HP. To musi być coś, przecież jak grasz w taką grę i jak ty mu normalnie zadajesz po 200-300 obrażeń, a ty mu dajesz po 10, no to ja na przykład myślałem, że w ten dzwon trzeba zabić. A jak się w dzwon nie da zabić, to może jakaś broń leży tak jak była, wiesz, to... To też jest boss, który już jest później gdzieś w grze, to nie jest pierwszy. Jak to by był pierwszy, to pewnie by się kurwa zesrał.
Welcome home, speak. Very well, then take no. Let these souls withdrawn from their vessels. Farewell, Ashen One. Ah? Ashen One, be sure to bring. Ashen One. Welcome. Ile kosztuje teraz nowy poziom? 31. Farewell, Ashen One. Czy po smoku coś dostałem? Bo ten gość po każdym bossie coś daje? Do aha, wyboru? Niekoniecznie. Znaczy on... I took the man. Welcome. Very well. Then touch. Take nourishment from these sovereignless souls. Let these souls withdraw. Farewell, Ashen One. Idziemy. Moczy rycerze. A on bije z jakichś błyskawic chyba. Błyskawicami mnie zajebał. Ty, on jakąś błyskawicą mnie bije. Paralizator. Czy on ma uprawnienia na ten paralizator? Straż! Proszę przyjść. A, on to jest ten strażnik. A, za szybko. Nie no, kolego. Kurwa, jaki movement zajebany ma. Nie działa na niego. No to znowu mam tą do parowania. No co za kurwa rycerz. Po co ta kosa, gdzie jest wielka pałka po zsiłkę? Nie ma, nie ma, nie ma. Ja muszę go zabić. O. O nie, jeszcze Havela se kurwa przyzwali. Pojebie mnie. Ja pamiętam, jak ja Havela robiłem na kurwa na pierwszym poziomie.
dwoma Estusami. Ale mnie Havel ujebał. Ty, czemu ten Havel tutaj stoi w ogóle? Mówicie tak, że to jest dziwna sytuacja? Bardzo mocno dostaję od błyskawic. Dobra. Nie, ona w nieskończoność będzie kurwa przyzywać. Ja, to trzeba pierw ją zajebać. Stara babo. Nie? Skacz tu! A, no i ta winda teraz się odblokowała. Dobra. Czy to nie jest tak, że masz zły build i musisz od początku grę przechodzić? Nie, a w ogóle widzowie powiedzieli, ja tego nie wiem nawet, ale że można zrestartować ze statystyki potem. A nie wiem, czy to prawda, nigdy nie robiłem tego w grze. Najgorsze jest to, że te błyskawice dają taki mini sparaliżowanie, taki stun. Okej. To jakieś ciulstwa leżą.
Tu można iść wokół. Hej, czat, siema, Maja. Aha, smoczek. To dwa smoczki. Zajebiście. Nie mogę na... Kurwa, nie mogę ataku zrobić. Idźcie stąd, idźcie stąd. Dobra. Gitara się ma. Idziemy dalej. O Jezu. Kurwa, nie chce mi się z nimi walczyć. Szczerze mówiąc. Jezu, jeszcze ten duży kaf. To nie jest mimik. Łuska. Chciałem ten pierścień, który regeneruje mi bardzo powoli HP. Jest ok, bo mi daje taką, żeby do pełnej regeneracji. O. Tutaj nie możemy. Tam ktoś jest. Tak jak teraz, nie? Trochę mi brakuje, to on tam powoli sobie poregeneruje to HP, tak delikatnie. A, tu jest jakiś bazyliszek. I ten też. Dobra, zobaczmy ich. Oho! O kurwa, toczy się. Oho, zajebisty bazyliszek. Twój stary bazyliszek. No ale kurwa, co on tak dziwnie? No jest, lecimy 102 metry. Poleciał chłop. Dobra, przynajmniej już wiemy, że mamy iść tu. Dobra, on nie przyzwał Havela. Dobra, jedziemy z tarczą, nie? Mhm.
Goni mnie, goni. I dogonić mnie nie może. Chodź tu, kolego. Nie. Weź. Proszę cię. Daj se spokój. No kurwa, jeszcze kolejni przyszli. Nie, no to jest żart. No kurwa, weźcie ich. Nie, już się zbugowałem. Dobra, teraz już jestem wpierdzielony w tekstury razem z nimi i nie mogłem stąd wyjść. Sekiro to gówno. Co wy tam gadacie? A, skoczył mi na łeb. Jade Empire, dokładnie. No, chodź. Kurwa! Nie! Ja chciałem wyruchać Freda, a Fred wyruchał mnie. Ja chciałem, żeby on w przepaść się sturlał. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Mallevik Gaming jest szefem od 3 miesięcy. Dziękuję ci serdecznie za 3 miesiące i witam ponownie. Siemano. No, no to mamy smoka. Czekaj, no to się zaczyna wesoło. To jest jeszcze inny, to może być ten smok. No to wesoło będzie. No nie mówcie, że to jest ten sam. Jakim cudem, kurwa, jak oni to interpretują? Oni współpracują ze sobą. O nie, baba przywoływaczka. Po prostu chłopa mi przywołała. Kurwa, rapierzystę jakiegoś. Raper to jest. Te koronę ma, pa. Widzieliście go? Ale mu kosę wdupiłem. Tak jak żaden mu kosy nie wdupił. O.
rapier Ricarda. Ty, to jest Ricardo Milos! Pokaż mi go. To ten, co tańczy? You got that. Który to rapier? Kurde, nic mi tu jak rapier nie wygląda. Pokaż. Pokaż, nie tokaż. Jest. Choć wiele z nich łatwo zakwestionować, ten sztych pozwala sądzić, że historie o jego wyrafinowanych bojowych technikach były faktycznie prawdą. Umiejętność. Gniotący wypad Ricarda. Szybko przyjmiesz postawę, dokonujesz wypadu. Tu są dwa miejsca. Jedno do góry, jedno tu. Jeśli chcesz kończyć drogą smoka, nie uderzaj w wielki dzwon. O, kroczyć, jeśli chcesz kroczyć. A ja kończyć. Oni mówią, żeby nie bić w dzwona. Może uderz w puchara. Nic nie pozostanie, gdy zabrzmi dzwon. Dotyczy, że koniec gry, czy coś? Ciekawe. Albo chodzi o jakieś, że coś się rozdupi. Ciekawe. Moment, bo tutaj dzwon dzwonem. No właśnie. Dzwon dzwonem. A bąkol bąkolem. Oho! Tam jest góra czy jakiś wielki potwór? No tam, o kurwa, ale tu jest wesoło. O kurwa, ale wesoło, kurwa. Dobra, trzeba, wiecie co z nimi zrobić? Trzeba ich wyciągnąć tutaj. A kurwa. Pierda, papier. I co? Oho. Tu było coś pewnie tu złożone w ofierze, albo samemu się trzeba złożyć.
Smok tam dalej jakiś jest na zamku. Nie no, tutaj trzeba rozdupić chyba te wszystkie potwory, bo one uprzykrzają mi robotę. A ja na robocie potrzebuję spokój. Ale w koło jest wesoło, wow, wow. Ale w koło jest wesoło, wow, wow. Oh. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, tutaj utniemy odcineczek. Pozdrawiam Oko Live, moi drodzy, jesteśmy w smoczej krainie, gdzieś na szczycie. I widzę dwa miejsca, w których można coś zrobić. Pierwsze to jest dzwon, w którego nie wiem, czy mam bić, ale chyba uderzę w puchara. A drugie to jest ołtarz jakiś. I tam pewnie trzeba coś wykonać. Zaraz będziemy kontynuować. Pozdrawiam.